Dzień dobry. Cześć! Dzisiaj jest specjalny odcinek, bo będę nagrywał z kimś. Good pizza, great pizza. Czy wiadomości poświęcone pizzy są słuszne? Odpowiedzi naszych widzów są niezwykłe. Z innych źródeł. Nasz festiwal dodatków już się zaczyna. Przez cały miesiąc będziemy świętować smaki pizzy. Dzisiaj jest dzień połowy. Spodziewaj się zamknięcia innych sklepów, w których nie przygotowują pizzy pół na pół. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Dobra. Nie mam pieniędzy, ale dam ci specjalny prezent w zamian za pyszną pizzę. Jaką pizzę mu robimy? Ale jaką? Ciasto. I co? Ketchup. Ja będę nakładał dodatki, pozwól. Sel. Dobrze. Nie. Bo dodatki kosztują. I co? Ej, ale mamy mało pieniędzy, to może wystarczy taka. Bo mamy trochę mało pieniędzy. Tylko 17 zł. Dobra. Ja pocinę. Potnę. Dobra, ale na równe kawałki. Jak to się przecinie? Na równe kawałki. Czy ja będę? Dobra. No i cyk. Dobra. Dziękuję ci bardzo, to dla ciebie. Nie podlałam go jeszcze dzisiaj, możesz to zrobić? I cyk, mamy roślinkę. Dobra. Nie zapomnij robić tego codziennie, sprawdzę później. Dobra. Zadania jakieś są? Osiągnięcia? Nie. A zadania to zrób 10 idealnych pizz. Mogę prosić o połowę peperoni i połowę pizzy z kiełbaską. Włóż ją do pieca 2 razy. Okej. Okay. Tak. Czyli tak, ser i sos. Po jednej stronie peperoni, a po drugiej kiełbaski. Cyk. Doładowujemy piec? Mhm. Tak ja... myślę, że dzisiaj zbankrutuję. Mogę ja ostatni? Co? Dzisiaj mam ostatni. Dobra. Dzięki za tę pizzę. O, zadanie. Chcę zamówić połowę peperoni i połowę z kiełbaską, ale cała bez sera. Zrób moją pizzę super chrupiącą. Zaraz, bez czego? Bez sera, dobra. Czyli sam sos, po jednej stronie peperoni, a po drugiej kiełbaski. Chcesz kroić? Mhm. Dobra, to za chwilkę. Masz, krój. Tylko ostrożnie. Nawet ci nieźle to wychodzi. Dobra, kiełbaski są wszędzie. Co to ma być? A co? Chcę połowę pizzy z samym serem i drugą połowę bez niczego. Co? Chcę połowę pizzy z samym serem i drugą... Czemu? Bez sosu, połowa z serem, nic więcej. O Boże. Czyli takie... Czyli o takie o coś. Ej, chciałbyś to jeść? Ja też nie. Ja chciałbym jeść. Ale to jest suche ciasto. Suche ciasto. Tylko ciasto i sam ser, Boże. Dobra. Doskonałość, wow. Super. Ona tak... Chcę pizzę! Dobra. Chcę pizzę tylko z sosem. W sumie możesz położyć peperoni na jednej połowie, okej. Tylko z sosem?
Peperoni można położyć na jednej połowie, cyk. Kiedy przyspieszymy? Chcesz przyspieszyć piec? Coś tak myślę, że dzisiaj zbankrutuję. Jak będę tak cały czas piec przyspieszał. No i po co na koniec dnia piec? Super. Nie robimy jej moc. Kupującej? Chociaż nie wiem, czy było trzeba. Dobra. Cyk. Ta pizza właśnie sprawiła, że mój dzień jest idealny. Dziękuję ci. Tu, 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 du, du, dum. Noc? Tak. Zarobek na 32 zł. Napiwki 3 zł. Wynajem minus 10, zwroty 0. Zużyte składniki minus 19 dolarów. Tych złotych i 91 groszy. I całkowity zysk tylko 5 zł. Dobra. Ulepszenia. Automat do kiełbasek. Ja nawet tyle diamentów nie ma. Dobra, dekoracje. Tutaj nic. Następny dzień. Pizza News Network. Wszyscy wiedzą, że ciasto było pierwsze, ale co było drugie? Czy to był ser czy sos? Sos. Z innych źródeł wzrasta bezdomność, ponieważ wiele osób sprzedaje swoje rzeczy i poświęca swoje życie pizzy. Od naszego sponsora krzesła Slajre zapewniają najlepsze krzesła od 2004 roku. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Potrzebuję jedną pizzę z pepperoni, serem i kiełbaską oraz drugą, co? Potrzebuję jedną pizzę z pepperoni, serem i kiełbaską oraz drugą pizzę z pepperoni, serem i kiełbaską. Czyli dwie takie same jakby. To się da zrobić. Pepperoni, ser i kiełbaski. 2, 3, 4. Zresztą nie wiem, ile składników się daje, ale dam tyle. Cyk. No i ona jeszcze chce takie dwie. To jeszcze druga, ale druga będzie taka idealna jakby. Składniki trochę kosztują. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dobra. To ukroimy, a drugą pokroisz ty. Dawaj, rój. Nawet nieźle ci to wychodzi. Dobra. W który dzień skończymy odcinek? Jest dzień piąty, a w który dzień skończymy? W który dzień skończymy? Dziesiąty. Oho, 5 dni, ale odcinek będzie za długo trwał. A co? Dobra, jedną pustą pizzę? Super, czyli jedną taką pizzę. Chciałbyś ją jeść? Mm-mm. Ulepszamy piekarnik? Mhm. Trzeba kroić? Pustą pizzę. Och, ta pizza dała mi siłę aligatora. Niby jak taka pizza mogła dać siłę? Dobra, siema stary. Pizzą dnia jest pepperoni z kiełbaską. Dobra. Cyk. Cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I teraz kiełbaski na peperoni. Cyk. Kto kroi? Ja. No, okej. W jaką następną grę będziemy grali?
czy w to samo? Brawl Stars. Oho. Dobra. Ładnie? No, nawet. Dobra, masz. Moje życie doprowadziło mnie do tego momentu. Ta pizza jest, nie zdążyłem doczytać. Potrzebuję dwóch pepperoni, ale jedna bez sera. Wszystkie przekrój na 8 części. Dobra. Potrzebuję dwóch pepperoni i jedna bez sera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Jakbyś chciał wiedzieć, co to jest ten dzwonek, no to to oznacza, że dzień się zakończy zaraz. Trzy, cztery, pięć i sześć. O ten dzwonek? Nie, o tutaj o. Jak jest, jak tutaj nie ma tego słońca, tylko jest takie czarne słońce, no to oznacza, że dzień się kończy, jak zrobimy te zamówienie. Dobra, bez sera. Dobra. Kto kroi? Ja. Bez sera. O Boże! Zapominam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dobra. A drugą kto kroi? Ja. Czyli obie pizze ty kroisz? Dobra, masz. Dobra. Tak rzadko zdarza mi się poniżać moje podniebienie. Co? Hej, proszę, czy mogę dostać coś więcej? Jakąś pizzę. Ale on nie ma pieniędzy, to tak czy nie? Dobra. No. Może mu zrobimy z sosem i serem. On bardzo jest głodny. Czyli mówisz, że więcej? Może jeszcze peperoni? Mhm. O, czy jeszcze kiełbaski dodać? Kiełbaski. O Boże. Już. Dobra. Jak jest głodny, no to mu się należy. Na koniec dnia nie będziemy, no bo to się opłaca, że jedna pizza i już piec nie będzie przyspieszony w następnym dniu. Dobra. Dziękuję. Dum, 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 dum. I koniec dnia. Zarobek. 103. Napiwki 7. Wynajem minus 10. Zwroty 0. Zużyte składniki minus 54. I całkowity zysk 45. Pieczarki możemy kupić. Kupuj. Dobra. Tutaj niczego nie ma. Dobra, następny dzień. Archeolodzy odkrywają, że pizza może wyprzedzać język pisany. Z innych źródeł stanie w kolejkach na festiwalach. Chwilunie. Na festiwalach pizzy to nowy trend w ćwiczeniach. Mówi Ewa Chudakuska. Chudakuska. Od naszego sponsora stoły Jable. Czy tam łable. Ludzie nie mogą jeść, jeśli nie mają przy czym. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Dobra. Hej, no wiesz, lubię potrawy z pieczarkami. Tak, pizza z pieczarkami. Proszę, nie krojenie mojej pizzy. Okej. Okay. Cyk. I pizza z pieczarkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dobra.
do pieca. Przyspieszamy? Mhm. A w sumie to nie, bo mam bardzo mało pieniędzy. Albo w sumie. Bo lubimy. Dobra, kto kroi? No ja. Oczywiście, że ty. Ja. Cyk. A może jeszcze tutaj? No nie powinno być doklejona. Nie krój mojej pizzy. Moja wina. Boże! Nie moja, bo pytałem się, kto kroi, a nie trzeba było kroić. To moja wina. To moja wina. Moja. Dlaczego? No bo ja powiedziałem, kto kroi, a nie powinienem tego powiedzieć. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, tym razem zapamiętaj, nie kroić. Nie powiem, nie kroić. Dobra. Masz pizzę? To niemożliwe, tylko Magda Wessler umie zrobić taką... Nie zdążyłem doczytać. Osiągnięcia. Dodatki na wiele dni. Odblokuj trzy dodatki. Dobra. Moje życie to bałagan i nie mam pieniędzy, aby się wyżywić. Czy dasz radę pomóc? Tak. Dziękuję, dziękuję ci. Dobra. Jakąś pizzę? Jaką mu robimy? Ketchup. Znaczy sos. To jest sos. Ser. Co jeszcze? Jeszcze coś? I pieczarki? Czy my musimy wszystkie wykorzystać? Spójrz, ile mamy pieniędzy. 3 zł 48 groszy. Ja kroję? Nie, nie kroić! Ale to jest inne zamówienie. Lubię pizzę, ja to chcesz. Dziękuję. Odblokowane osiągnięcie. Miej serce, kolego. Nakarm obu bezdomnych. Dobra, zdobądź. Są jakieś zadania? Więcej wyzwań już wkrótce. Dobra, nie ma. Pieczarki z kiełbaskami idą na imprezę. Ser nie jest zaproszony. Co tam było? Tak. Pieczarki z kiełbaskami. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i pieczarki. A nie, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Pieczarki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem. Co ja robię? Dobra. Na koniec dnia nie trzeba kroić. Cyk, cyk i pyk i już. Proszę, niech ktoś da mi kapelusz z folii aluminiowej, ten piekarz nie zdąży. To dobry dzień na klasyczną pizzę, zamówię jedną pizzę pepperoni. Dobra. Co tu się dzieje? Pepperoni. Proszę, po łóżkach, okay? I raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nie, dwa, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dobra. Kto kroi? Ja. Wiedziałem. Dobra. Krój. Dobra, cyk. Dziękuję bardzo za tą niesamowitą pizzę. I dum, 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 dum. Dobra. $4 zarobiliśmy. Super. Potasz. $4 tylko. Piec można. No nie, nie można pieca. Albo nie. A nie, można. Może za 10. Dobra. Ano, chwila, moment. Ten tego... Dobra. Następnego dnia nie robimy. Tylko ulepszamy piec, menu główne. Znaczy, wyjdź. No i kończymy dzisiejszy odcinek. Pożegnaj się. Bye, bye.
Pa.